Siema, do Wiedemarskiej Parce, wreszcie wklejam Ci na moim kanale z gry Farming Simulator 22. No i w dzisiejszym odcinku czeka nas dosyć sporo pracy, ponieważ musimy zająć się dokładnie to dwiema ważnymi rzeczami. Pewnie już wiecie, albo po tytule odcinka, albo po miniaturce. Tutaj już czeka na nas jeden ciągnik zaczepiony z prasą, ale nim zajmiemy się troszeczkę później. Najpierw chciałbym sobie wsiąść do klasa. Myślę, że klasem sobie pociśniemy. Więc uruchamiamy go i lecimy poczepić sobie go do beczkowozu, który powinien być napełniony do maksa, bo pamiętam, że go napełniałem przed przewinięciem chyba. O, dobrze pamiętam akurat, że go przewijałem, znaczy przewijałem. Przed przewinięciem napełniałem go. No i będziemy lecieli sobie na pole numer 28. Ono jest to jest te najnowsze. To jest najnowszy areał, który zdobyliśmy. Który nam się udało zdobyć. Czekajcie. Weź tutaj jedź. Ja sobie spróbuję zrobić coś takiego. Przejedź. I spróbujmy dać sobie go w tym miejscu. On powinien sobie tędy pojechać na spokojnie i tutaj nam dojechać. My w tym czasie chwileczkę będę musiał coś powiedzieć, ponieważ ja tutaj mam już przyszykowane wszystko, co będę chciał zasiać w tym kolejnym sezonie, jak to będzie. Oczywiście po pracach pożliwnych trzeba będzie zabrać za siebie. I siewy na polu numer 28 odbędą się dopiero tak później. Gdzie to będzie? Kwiecień, ok, w kwietniu. Ponieważ w tym miejscu będzie zasiana soja. Dlaczego soja? Ponieważ no, jest to najbardziej opłacalny wydatek i najbardziej opłacalna inwestycja, jeżeli chodzi chyba o zboża. Wcześniej zasiałem na polu 41-42 soję. Wcześniej, ale to było 2 sezony temu i dostałem 36 tysięcy litrów. Tak więc wtedy będziemy mogli też porównać sobie te pole do tego, bo one są naprawdę bardzo podobne. Ciężko mi stwierdzić, które z nich jest większe. Myślę, że jak już wtedy zasiejemy sobie tutaj soję i ją skosimy, to wtedy będziemy mogli sobie fajnie to porównać. Najważniejsze, żeby było na 100% nawiezione, bo naprawdę soja może nam dać naprawdę ogromne ilości kasy. Kolejną rzeczą, jaką będzie, to będzie pole 38-39. Zasiane uprawą, która dawno u nas nie była. Dawno u nas nie była, jest to jęczmień. Jęczmień, ponieważ, no tak jak mówiłem wcześniej, dawno tego tutaj nie było. I przydałaby się taka odskocznia od tego, żeby sobie ten jęczmień sobie wrzucić do nas. No i właśnie w tym miejscu będzie. Kolejną rzeczą będzie pole 41-42. Już wcześniej o nim mówiłem, ale nie mówiłem, co będzie tutaj zasiane. A będzie tutaj zasiany rzepak. Myślę, że będzie naprawdę fajnie wyglądał, mimo że już było tutaj na 40, 38 i 41, zanim były te dwa pola, był już zasiany tutaj stosy i spory rzepak i tak średnio on oddał. Ale myślę, że na tym polu, jak zrobimy sobie 100% wydajności, no to myślę, że coś fajnego będzie wyjdzie z tego. Myślę, że też przy tym wiatraku ten rzepak, ogromne pole rzepaku będzie wyglądało perfekcyjnie te przed maksymalnym wzrostem, jak dopiero on będzie rozkwitał, będzie coś świetnego. A na polu 40 coś ciekawego, ponieważ tam pójdzie kukurydza. Kukurydza i to nie na ziarno, a na kiszonkę. I za chwileczkę tutaj będę chciał zerknąć do sklepu, tylko zanim to ja sobie będę chciał wejść tutaj. Ctrl-C, wykryj szerokość. Do lewej. Czy uda mi się idealnie wjechać? No troszeczkę do lewej powinienem bardziej, tylko ok, coś takiego, dajmy sobie coś takiego. Alt-W, Ctrl-W. Okej. Teraz jest całkiem fajnie. I zanim tutaj zaczniemy jeszcze cokolwiek robić, to jeszcze się przejdziemy zobaczyć na przystawki do sieczkarni. I mnie będzie interesowało coś takiego.
coś takiego, ponieważ jest to przekaźnik mocy z ciągnika na sieczkarnię, tak jakby. Czy to ma prawo fajnie sobie działać? No pewnie jakieś tam prawo fajnie, żeby to sobie działało, jakieś tam ma. Więc prawdopodobnie właśnie coś takiego będę chciał sobie zakupić, w sensie zakupić, wypożyczyć, bo to kosztuje 85 tysięcy. I do tego pasowałoby kupić sobie najmniejszą przystawkę, jaka jest. Czy jest w kolorze zielonym? Nie ma w kolorze zielonym, jest w kolorze czerwonym. To jeszcze jest z dodatką do klasa. Tutaj jeszcze jest do latocek i tam jeszcze było do krona, ale to mnie nie interesuje. Tylko jedyne, czego się obawiam, to wymaganie koni mechanicznych. Jeżeli, bo ja sobie to sprawdzę oczywiście przed odcinkiem, jeżeli to sobie nie da radę z tym mój McCormick, no to będę musiał coś wymyśleć, ale tutaj już mam zapasowe takie coś od John Deere'a. Wymagania 130 koni i myślę, że coś takiego jak coś to sobie wezmę do zrobienia. Oczywiście będę musiał jeszcze postawić sobie silos. Okej, coś takiego. Będę musiał jeszcze sobie postawić oczywiście silos na kiszonkę. Myślę, że to zrobimy za niedługo. Mam nadzieję, że jakieś fajne miejsce gdzieś tam znajdę. Tylko oczywiście będziemy do tego potrzebowali ogromną ilość pieniędzy, bo troszeczkę małą przebudowę chciałbym u nas zrobić. Co to jak tutaj sobie radzi? Jak tutaj sobie radzi nasza beczka? Lepiej na tym wolałbym się skupić, bo jednak te pole jest dosyć duże, a tej gnojowicy ja nie mam zbyt wiele. Dlatego muszę tutaj bardzo, bardzo delikatnie. Tutaj troszeczkę pojadę po polu sąsiada, które prawdopodobnie za niedługo będzie już nasze. I wtedy będziemy mogli sobie połączyć te pole 28 z 29, co da naprawdę, naprawdę ogromny areał. I myślę, że tutaj na tej wyżynie idealnie będzie pasował wiatrak. No, jeżeli sobie to dobrze wyobraził, no to myślę, że naprawdę, naprawdę będzie to wyglądało przecudownie. A poza tym będzie to chyba ten większy wiatrak. Bo wydaje mi się, że zaoszczędzimy sobie troszeczkę więcej hajsu. Jednak te sezony są ogromne już, można powiedzieć, dosyć rzadko się zdarzają. O, tutaj widzę, że gość postanowił przeszkodzić mi w mojej pracy, ale na szczęście w nas nie rąbnął. Tutaj też możecie zobaczyć, że klas jest, dobrze mówię klas? Tak, dobrze mówię klas, jest zatankowany na maksa, ale tutaj widzę, że już się skończyła beczka, tak więc ja bym tutaj spróbował puścić go pracownika, żeby on tutaj nam wrócił na spokojnie do farmy. Okej, czy ja mógłbym poprosić gościa, żeby on sobie tutaj ładnie przejechał tutaj, przejedź i niech będzie w tym miejscu. Okej, zobaczymy. Ja w niego wierzę, że mu się naprawdę to uda. Mamy już 8 minutę, tak więc zabieramy się teraz za belowanie, za prasowanie. Tutaj już możecie zobaczyć, że troszeczkę tych belek zrobiłem. Są to oczywiście belki 7500. Zrobiłem to wokół pola. Mamy ich, można szybko dopowiedzieć, że raz, dwa, trzy, cztery, pięć i sześć. Sześć belek, a na razie kilka dopiero pokosów zrobiłem. To oczywiście odpalam sobie masę Fergusona. Opuszczamy prasę i ją włączamy. Teraz najważniejsze pytanie, dlaczego belka 7500, skoro prasa może robić belki największe, jakie są możliwe w grze, czyli te 11-tysięczne, jeżeli dobrze mówię, no to odpowiedź jest bardzo prosta, ponieważ one źle wyglądają, jeżeli chodzi o lawetę. Te belki pasują dużo lepiej, więcej się ich mieści, no i po prostu są one bardziej ściśnięte ze sobą, dlatego też więcej się po prostu koniec końców mieści słomy na lawecie, plus do tego, jeżeli laweta jest cała zapełniona, to jeszcze do tego dochodzą jeszcze te dwie moje przyczepki, które jak zdejmę burtę, to też idealnie
pasują. Tutaj widzę, że nie mam włączonego auto otwierania, auto wyrzucania, tak więc bierzemy, już to jest uruchomione i lecimy do kolejnego pokosu. Tutaj muszę cały czas patrzeć, czy przypadkiem coś się nie stało z pracownikiem, bo trzeba będzie od razu sobie tam napełnić gnojowicą, zobaczyć ile tej gnojowicy nam zostało. Myślę, że możemy to zrobić nawet w tym momencie. Jest to w tym miejscu. Tutaj widzę, że też muszę sobie zakupić pokarm. Lecz teraz jak zrobię sobie już zakupy, to z dużym, dużym zapasem. 43 tysiące litrów powinno nam to starczyć. Ajajaj, co tam się dzieje? Co tam się dzieje? Okej, dajcie mi chwilkę, bo tutaj widzę, że coś... Dobra, zróbmy coś takiego. On niech sobie tym czarnym vanem przejdzie pierwszy. Ja tu sobie jakoś skręcę. I spróbujmy wjechać sobie. A przepuścimy sobie tego gościa. Niech przejedzie. I teraz fajnie, żeby tutaj było beczka przy tym tankowaniu tej beczki. Tutaj możemy na razie sobie to wyłączyć. Gnoju mamy 41 tysięcy litrów, więc prawdopodobnie będziemy sobie go rozrzucać w kolejnym odcinku. Tutaj jest podniesione, więc fajnie. Tutaj widzę, że nawet ten nasz Masej troszeczkę problem z biegami ma, lecz jak się przypatrzycie też znowu, no to jest on również naprawiony. Tak jak i tur jest naprawiony. Okej. Dobra, tutaj widzę, że zapatrzałem się, a była pełna prasa, ale wracając tutaj do ciągnika, jest naprawiony. Jeszcze został mi do naprawienia makormik oraz do zatankowania. A tak to te dwa ciągniki już nasze pozostałe są gotowe do pracy. Dlatego też będę chciał nimi sobie po prostu popracować, a makormik niech chwileczkę jeszcze poczeka, bo jednak miałem ogromną ilość kasy, a już ta kasa po prostu znikła mi, dlatego że po prostu musiałem sobie troszeczkę tego tutaj popracować, oczywiście w trakcie żniw. No i też ogółem wcześniej nie naprawiałem ich. A patrząc na kontrakty, prasowanie BL, tu są jakieś żniwa. No, zbiór plonów ziemniaka. No, mógłbym w sumie poza odcinkiem to zrobić. 8000 plus pewnie coś tam jeszcze za ziemniaki bym dostał. No, niby fajna sprawa. No, myślę, że każda kasa się tutaj akurat przyda, więc prawdopodobnie będę musiał wykonać tą misję, bo powoli już ta gotówka nam się kończy, zwłaszcza, że jeszcze jest do spłacenia ogromny, ogromny kredyt, ale to w zimę, jak już zarobimy, to kredyt spłaci się dosyć sporej części z słomy, a po prostu to, co nam dostanie po kupnie kombajnu, zostawimy sobie na przebudowę gospodarstwa, bo taka jest oczywiście zaplanowana. Albo po prostu dobierzemy sobie kredyt i kupimy się stricte na przebudowie już tej farmy, a później sobie jakoś będziemy go powoli spłacać, bo jednak ten wiatrak, w sumie wiatrakiem jakbym to spłacał, byłoby to dużo, dużo lepiej. Brakuje mi właśnie takiej opcji, że sobie ustawiam na wiatraku, żeby wszystko, co zarobi, to żeby to szło do banku na spłatę kredytu. To byłoby mega fajne. Na pewno by mi troszeczkę ułatwiło. No bo jednak chyba nasze wydatki są zbyt duże, że nie będę zarabiał 5000 na miesiąc. Ale jeżeli będę zarabiał 5000 na miesiąc, no to oczywiście będę co miesiąc płacał te 5000. Później to troszeczkę przyspieszy, bo będę miał troszeczkę więcej tych pieniędzy i nawet 10 tysięcy by się udało spłacić miesięcznie. Chociaż teraz mamy coraz więcej tych pól, więc obowiązkowo jest postawić kolejny wiatrak, który musi nam generować miesięczne zarobki. Tutaj naprawdę fajnie to wygląda, jak sobie tak lecimy co drugi. A jak to wygląda? 15 minut, tak więc dojedźmy sobie do końca, albo do końca tej jednej belki. Czy się uda? Powinno się udać.
Okej, okay, coś takiego i jeszcze troszeczkę, jeszcze 200. Okej, okay, coś takiego. Okej, okay, teraz możemy wyłączyć, żeby nie spalał paliwa, bo jednak te paliwo jest dosyć drogie. No i tutaj jeszcze będziemy musieli rozrzucić sobie wapno na tym polu, ale myślę, że już to zrobię poza odcinkiem, ponieważ no już na odcinku było rozrzucanie wapna, było kultywowanie po wapnowaniu. No i takie różne właśnie prace pożniwne. Myślę, że tutaj jeszcze możemy się skupić fajnie na pracach pożniwnych. I później już będą siewy. Tak więc ja tutaj sobie na tym pięknym tle, chociaż w sumie można byłoby to zrobić w tą stronę, na tym pięknym tle żegnam się z Wami. Mam nadzieję, że film się spodobał. No i do usłyszenia się w kolejnych. I siema.